Pierwsze pytanie, na które spróbuję wam odpowiedzieć, dotyczy tego dlaczego drukuje wszystkie fotografie, dlaczego je eksponuje wszystkie w takiej szkicowej formie, no i po co ten y, zabieg. Y, jestem wzorkowcem jak pewnie każdy fotograf, y, nie sposób na monitorze komputera, nawet największym monitorze komputera, Jednocześnie obejrzeć wszystkie fotografie w takiej wielkości, takiej skali, która ułatwiłaby wstępną analizę obrazu pod kątem i jakości kolorystycznej, no i ich wartości estetycznych. Ta technika, tak naprawdę bardzo stara, pewnie tak stara jak fotografia, sprawdza się niezawodnie. W ciągu swojej o, blisko już 30-letniej historii, Przygód fotograficznych. Przynajmniej kilka razy byłem kuratorem wystawy. Kilkanaście razy byłem jurorem podczas konkursów fotograficznych i zapewniam Was, że taki sposób oceny na papierze sprawdza się niezawodnie, przyspiesza i znacząco ułatwia robotę. Wszystkie fotografie, które drukuję w formacie 10 na 15 robię po prostu małe odbitki fotograficzne. Montując na ścianie przez kilka dni, po prostu przechodzę obok nich i rzucam na nie okiem. To jest taki pierwszy filtr, który ułatwia robotę. Te, które są najciekawsze, które wizualnie są najbardziej atrakcyjne, najszybciej wpadają w oko, no i trafiają na pierwszą półkę jako tych, które niezawodnie powinny znaleźć się na Wystawie. Kolejny dzień, kolejne filtrowanie, kolejne oglądanie następnych fotografii i przeklejanie ich na tą właściwą stronę czyli tych, które pewnie trafią na wystawę. To pierwsza, e, pierwszy krok, jaki, jaki towarzyszy budowaniu takiej ekspozycji. Kiedy już mamy wybrany ten pierwszy zestaw startowy, zaczynamy wszystko od nowa. Szukamy w tym zestawie takich obrazów, które znów rzucają się w oczy albo w tym pozytywnym sensie, albo w tym nieco mniej pozytywnym sensie, i odkładamy je na bok. Jeśli po tej drugiej selekcji okazuje się, że jest już dobrze, no to wystarczy. Jeśli jeszcze mamy za dużo obrazów, jest problem z, z ostateczną decyzją. Dokonujemy ponownie tego zabiegu, czyli po raz trzeci filtrujemy fotografię do wystawy. Uważni uczestnicy moich warsztatów fotograficznych pewnie doskonale pamiętają, bo wielokrotnie to powtarzałem: że narzędzia fotografa, te istotne i ważne narzędzia fotografa to nie aparat fotograficzny, ale odwaga i nożyczki. W przypadku pracy kuratora, te narzędzia również są najważniejsze i bardzo się sprawdzają. Wyobraźcie sobie, iż macie blisko 100 fotografii, które wiszą za mną, a na wystawę mamy do wyboru 20-30 fotografii, dlatego że ogranicza nas przestrzeń, ogranicza nas wielkość obrazu, jaki będziemy mogli powiększyć, jak duże fotografie będziemy mogli wydrukować. No i wreszcie musimy pamiętać o logistyce, transporcie i kolejnych ekspozycjach tej wystawy w innych miejscach. Nieodzowna jest selekcja, nic na to nie poradzimy. Trudno byłoby przygotować wystawę z wszystkich fotografii, dlatego że jest to ze względów budżetowych, ze względów ekspozycyjnych trudne, ze względów logistycznych jest to trudne. Ale również jest to trudne ze względów estetycznych. Gdybyśmy chcieli pokazać wszystko, to byśmy wykończyli widzów wystawy, i gwarantuję wam, że bardzo szybko wyszliby znudzeni po obejrzeniu kilkunastu pierwszych e, obrazów. A rzecz polega na tym, że chcemy widza nie tylko zaprosić na chwilę, ale chcemy, żeby on spędził tam dużo czasu i o naszej wystawie pamiętał jeszcze przez najlepiej kilka dni. A byłoby cudownie, żeby zapamiętał ją na zawsze. Wystawy zbiorowe to jeden z trudniejszych wyzwań, jakie towarzyszy kuratorowi, dlatego że jest to zestaw zawsze różnych stylistyk, różnych osobowości, różnych temperamentów, wreszcie często różnych tematów. Ten zestaw jest nieco łatwiejszy, dlatego że skupiliśmy się wokół zdjęć natury. Zaletą tego zestawu, który nadesłaliście, jest też to, iż jest sporo różnego rodzaju fotografii, to znaczy różnego rodzaju w sensie skali, ogólnych, szerokich planów plenerowych oraz fotografii, gdzie są zbliżenia, makro, niewielkie plany, różne rodzaje światła, różne rodzaje użytej kolorystyki. To ułatwia w ciekawy sposób zakomponowanie wystawy tak aby widz nie nudził się, aby nie było tak, iż jedna po drugiej następują na przykład niebieskie, niebieskie, niebieskie fotografie. Można zbudować tę ekspozycję na zasadzie kontrastu, makroplanów, szerokich planów, zmiany kolorystycznej, ciepła tonacja, zimna tonacja. Dzięki temu, co otrzymałem, łatwiej będzie na pewno dokonać ostatecznego wyboru.